Wrocławia, podsumowanie spotkania Termalika Borbodzicza Korona Kielce. Proszę serdecznie trenera gości, pana Marcina Brosza. W pierwszej kolejności chciałem podziękować naszym kibicom, bo dzisiaj ten sektor był zapełniony i to było czuć. Czuliśmy wsparcie. Ono było bardzo ważne w tak ciężkim meczu, jaki dzisiaj toczyliśmy z Termaliką. Mecz nie był jakiś porywający widowiskiem, zarówno my, jak i zespół gospodarzy. Czekam na tą swoją jedną szansę. Tempo też nie było porywające, więc to był bardziej mecz dla koneserów piłki. Chociaż myślę, że parę zagrań było bardzo ciekawych. My jesteśmy zadowoleni z tego, że wreszcie wywieźliśmy z tak ciężkiego terenu pełną pulę. Cieszy nas bardzo też ze stałego fragmentu, bo jest to element, który dużo ćwiczyliśmy. Długo musieliśmy czekać na efekty, natomiast ważne jest dla nas, że w newralgicznym momencie, jak gdyby, gdzie tabela się układa, potrafiliśmy zdobyć bramkę i nasz kapitan umieścił piłkę w siatce. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? To dziękuję bardzo. Przepraszam. W pierwszej połowie graliście bardzo, bardzo tak zachowawczo, można powiedzieć, 30% posiadania piłki tylko. Czy to były wasze takie założenia, czy z czego to wynika? Tak. Chcieliśmy tak grać, wiedzieliśmy, że Termalika lubi przestrzeń, lubi, jak się wysoko presuje. Wtedy zarówno Plizga, jak i Biskup są zawodnikami bardzo groźnymi. W momencie, jak poszliśmy niżej, zagęściliśmy środek, jak również podwajaliśmy boki, wtedy unikaliśmy to, co Termalika ma najgroźniejsze, czyli gry 1-1 i wrzutki w pole karne. Skoncentrowaliśmy się też oczywiście na Wojtku Kędzierze, który ma rewelacyjną rundę i tutaj zarówno Radek Dejmek, jak i Dzibri wykonali tytaniczną pracę. Wspierał ich Rafał Grzela. I to jest tak, że jak pan widzi, tych elementów zdecydowanie było bardziej defensywnie i czekaliśmy na kontrę i czekaliśmy na stały fragment gry. Cieszymy się jeszcze raz, że udało nam się z tylko drugiego elementu zdobyć w rankę. Chciałem jeszcze zapytać o tą kontuzję, co jemu się stało? Mówimy o Dzibriu. Tak. Zobaczymy. Zszedł, powiem szczerze, nie rozmawialiśmy jeszcze tutaj. Nie chcę kłamać. Powiem szczerze, nie mam jeszcze informacji, jeszcze nie pytałem, więc myślę, że to nie jest nic groźnego. Proszę pamiętać o tym, że ten zawodnik nie przepracował z nami okresu przygotowawczego i teraz gra mecz za meczem i to zmęczenie u niego jest widoczne. To jest dopiero zawodnik, który tak naprawdę systematycznie zaczął grać u nas, więc natłok tych meczów też powoduje u niego zdecydowanie większe zmęczenie już u innych piłkarzy, więc myślę, że to jest powód urazu. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo i po chwili ten